6 maja w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafiejczuk. Odwołany został 6 nocny półmaraton piotrkowski oraz towarzyszący mu 3 nocny ćwierćpółmaraton piotrkowski. Organizator biegu, którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie, podjął taką decyzję już teraz, mimo że termin imprezy wyznaczono na 19 czerwca. Wszyscy zapisani biegacze dostali zwrot wpłaconych pieniędzy. Podjęliśmy taką decyzję stosunkowo niedawno, mając tę nadzieję, że jednak pobiec półmaraton w Piotrkowie w nocy nam się 19 czerwca uda, ale niestety. Te opłaty, które biegacze dokonali, wpłacili pieniądze za udział, oczywiście firma, która dokonywała zapisów, oddaje na bieżąco, dysponując tymi danymi wpisowymi. No a my cóż, no trudno za to przeprosić, za coś, co nie do końca jest naszą, w żaden sposób nie jest naszą winą. Moglibyśmy zrobić ten bieg nieco później, tak jak niektórzy organizatorzy, nieco ryzykując, chcą ten bieg jesienią przeprowadzić. No my jednak rezygnujemy w tym roku z tego typu imprezy. 6. edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem biegaczy w całej Polsce półmaratonu wielu kultur planowana jest na 2021 rok. Odbędzie się ona 18 lub 25 czerwca. Zarząd Superligi Piłki Ręcznej wraz z komisarzem PGNiG Superligi powołał specjalny medyczny zespół doradczy do spraw koronawirusa, który zajmie się przygotowaniem planu powrotu do hal zespołów w nowym sezonie męskim i kobiecym. W skład ciała doradczego weszły uznane osoby ze świata nauki o zdrowiu oraz wirusolodzy. To pierwsza zawodowa liga halowa, która opracowała taki projekt. Ten nasz projekt opiera się o to, że powołaliśmy ciało doradcze złożone z lekarzy, doktorów nauk medycznych, które doradzi nam w jak bezpieczny sposób. Oczywiście po wyrażeniu zgody przez odpowiednie organy władzy państwowej i samorządowej na powrót do grania, trenowania, do prowadzenia rozgrywek. Ja bym chciał, żebyśmy grali z publicznością, bo gramy dla publiczności i emocje wzbudzamy wśród osób, które są na trybunach. Natomiast no nie od nas to w tej chwili zależy. Wydaje mi się, że jest za wcześnie, aby kogokolwiek obejmować izolacją. W tej chwili obiekty przede wszystkim nie są otwarte. A dopóki nie będziemy mieli jakiegokolwiek sygnału o tym, że mogą być otwarte, jakiejkolwiek decyzji, trudno jest na ten temat się wypowiadać. Powołane ciało doradcze będzie działało przy komisarzu ligi. Jego zadaniem będzie monitorowanie i analizowanie sytuacji oraz opracowanie zasad funkcjonowania pod względem bezpiecznego rozpoczęcia nowego sezonu zgodnie z planem w pierwszej połowie września 2020 roku. Wszystko zależy od decyzji wyższych, niezależnych od nas, władz centralnych. Może się tak zdarzyć, że pierwsze mecze mogą być rozgrywane bez udziału publiczności. Będziemy się wtedy starać je transmitować w lokalnych mediach. Jeżeli będziemy mieli możliwość udziału publiczności, no hala nasza jest jaka jest, ale już myśleliśmy wstępnie i przy założeniu, że należy zachować odległości, które są na dzień dzisiejszy obowiązujące. Myślę, że przedział 200-300 osób na takim meczu jest możliwy. No myślę, że ten kolejny etap, w którym będziemy mogli, no ale zanim zacząć grać, zacząć trenować, czyli przełom czerwca, lipca, będzie się to zbiegało z możliwościami i z potrzebami klubów. My będziemy przygotowani, środki do dezynfekcji, jeżeli chodzi o możliwość monitorowania wejścia kibica, to kwestia klubów, ale to też jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Najważniejsze, żeby kluby zaczęły trenować nie indywidualnie, bo to przecież gry zespołowe, ale tutaj u nas, żeby ten obiekt wreszcie żył. Skoro zaczynają trenować piłkarze, to najwyższy czas, żeby też począć rzucać piłką. Zespół działający przy komisarzu Superligi jest otwarty na to, aby podzielić się wypracowanymi wnioskami z innymi ligami sportów halowych. Plan o nazwie Otwarcie Hal ma za zadanie wspomóc w doprowadzeniu do ponownego, bezpiecznego otwarcia obiektów sportowych, najpierw dla zawodników, a następnie dziesiątek tysięcy kibiców. Na najbliższy czwartek 7 maja zaplanowano w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej spotkanie 16 prezesów wojewódzkich związków.
Będzie w tym gronie Adam Kazimierczak, sternik Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Podczas spotkania zapadną decyzje dotyczące rozgrywek w trzeciej i czwartej lidze oraz klasach niższych w całej Polsce. Wszystko wskazuje na to, że sezon nie będzie dokończony na boisku. To oznaczałoby z kolei, że do wyższych lig awansują drużyny, które są aktualnie liderami tabel. Działacze muszą także zdecydować, co ze spadkami oraz rozgrywkami Pucharu Polski na szczeblach wojewódzkich. O decyzjach piłkarskiej centrali poinformujemy w kolejnym magazynie sportowym 13 maja.